Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj gitara, która rozłożyła mnie na łopatki od wizualnego tematu, bo jest absolutnie przepiękna i wykonana jak cukierek. Po brzmienie, które w tym kontekście drewna połączonego z przetwornikami położyło mnie absolutnie i no nie wiem co mam powiedzieć, ale zacznę od początku. Przed nami ESP LTD EC1000 wersja T, czyli bardzo gruba decha, FM, czyli Flame Maple. Moi drodzy, mamy tutaj kawał genialnie spasowanego instrumentu, jeżeli chodzi o samą budowę. Tu się wszystko zgadza, tu nie ma przelewek, po prostu absolutnie żadnych. Jakościowo jest top topów. Mamy tutaj mahoniowy korpus i mahoniowy gryf. Gryf jest wklejony z set i neck. Hebanowa podstrunica. Żyłeczka taka pożółkła, ona również jest dookoła korpusu. Rameczki też są w tym klimacie. Również dookoła główki mamy takie samo wykończenie, jeżeli chodzi o żyłeczkę. 6 kluczy, 3x3 w takim układzie. One są blokowane. Mamy tutaj 22 progi. Co jest ciekawe, widzicie, nie 24, tak jak we wszystkich tych EC, które są bardziej metalowe. Mamy tutaj po prostu naprawdę zawodowy instrument, bardziej w stylistyce retro. I bliżej mu jest do absolutnie klasyki single cuta. Pod względem grubości, kąta gryfu, wszystkiego co tutaj się dzieje. Mamy tutaj Tune-O-Matic. On jeszcze dodatkowo ma miejsce na imbusy, którymi możemy skontrować już ten moc, żeby on nie pracował. Również w tym miejscu też są takie imbusy, żebyśmy mogli to zrobić. Ale co najfajniejsze, bo już wygląd pomijam, grywalność pomijam, bo jest absolutnie topowa, nie będę się o tym rozpisywał. O, może dodam tylko, że mamy chyba nową podstrunicę i tutaj te chorągwie takie na tej podstrunicy. To oprócz właśnie trójpozycyjnego przełącznika, tych trzech potencjometrów, dwa tonów, które są odpowiedzialne za rozpinanie, jeszcze cewek po jednym dla każdego przetwornika oraz potencjometr głośności, mamy przetworniki Fishman Fluence Open Core. I te przetworniki robią całą robotę, ponieważ nie są to Fishman Fluency, te takie modern, które po prostu z automatu nasączone są metalem, tym dużą ilością gainu, ale są to bardziej klasyki. A Fishman Fluence jest pod tym względem wspaniały, dlatego że daje nam lekką kompresję dzięki temu, że to są przetworniki aktywne, jakby nie patrzeć, ale czujemy nadal ten taki organiczny, słodki sound pasywnych przetworników, który jest rozbudowany o harmoniczne do granic możliwości, a jeszcze jeżeli gitara jest świetna, bardzo dobrze oddaje po prostu wszystkie pasma, to mamy tutaj instrument doskonały i śmiem śmiało powiedzieć i stwierdzić, że taki instrument doskonały w bardzo, bardzo rozsądnych pieniądzach jak na możliwości i jakość tego instrumentu leży właśnie na moich kolanach. Więc jeżeli szukasz instrumentu, który jest bardzo zbliżony do LP, to tutaj jest on właśnie w moich rękach i w Guitar Center możecie go sobie nabyć. Link do produktu pod spodem. Przepiękna, przecudowna gitara o bardzo, bardzo klasycznym soundzie i naprawdę uniwersalnym paśmie przenoszenia, że pogramy na tym od bluesa przez cudowne, czyste, po mega, ultra ciężkie strzały po prostu z gryfu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wchodźcie na guitarcenter.pl. Do zobaczenia. Cześć.